Dzień dobry. Dzisiaj wtorek, 29 września. Czytam teksty biblijne przeznaczone na ten dzień. Z księgi proroka Zachariasza. Miłujcie prawdę i pokój. Oraz Ewangelii Jana. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jakiś czas temu na różnych portalach internetowych krążyło opowiadanie nieznanego autorstwa pod tytułem Naga Prawda. W tym opowiadaniu, rzekomo według XIX-wiecznej legendy, prawda i kłamstwo spotykają się pewnego dnia. Kłamstwo mówi do prawdy: dziś jest cudowny dzień. I prawda spogląda w niebo i wzdycha, bo dzień naprawdę był piękny. Spędzają razem dużo czasu. Ostatecznie przybywają nad jezioro. Kłamstwo mówi prawdzie: woda jest bardzo przyjemna, weźmy kąpiel razem. Prawda podejrzliwie sprawdza wodę i odkrywa, że rzeczywiście jest bardzo przyjemna. Rozbierają się i zaczynają się kąpać. Nagle kłamstwo wychodzi z wody, wkłada szaty prawdy i ucieka. Wściekła prawda wychodzi z wody także i biega wszędzie, aby tylko znaleźć kłamstwo i odzyskać swoje ubranie. Świat, widząc nagą prawdę, odwraca wzrok z pogardą i wściekłością. Biedna prawda wraca nad jezioro i znika na zawsze. Od tego czasu kłamstwo podróżuje po całym świecie, ubrane jak prawda, zaspokajając potrzeby społeczeństwa, ponieważ świat w żadnym wypadku nie ma żadnego zamiaru, by spotkać się z nagą prawdą. Drodzy, nie wiem jak wam, ale mi to opowiadanie kojarzy się z pewną historią, którą doskonale znamy w Kościele. Z historią Jezusa z Nazaretu. Jezusa, który też głosił prawdę, który nawet nazywany był prawdą. Jezusa, którym także pogardzano i którego przesłanie również zostało odrzucone przez wielu. Jezus działał wielu ludziom na nerwy, ponieważ jego zachowanie nie pasowało do ich własnych przekonań, do ich własnego obrazu Pana Boga. On pokazywał tym ludziom w swoich czasach, często nawet tym bardzo pobożnym faryzeuszom, pokazywał im prawdę o samych sobie, o tym, że tak naprawdę często brakowało im wiary i miłości do drugiego człowieka. O tym, że często mylili się w swoich osądach na temat innych ludzi, kierując się stereotypami i uproszczeniami. Patrzyli na innych ludzi przez pryzmat grup, do których należeli. Skreślali ludzi na podstawie tego, co o nich usłyszeli. Podczas gdy Jezus wysłuchiwał tych ludzi i przychodził do nich. Jezus odsłaniał prawdę o tym, że czasami, nawet pośród najpiękniejszej pobożności, kryła się nienawiść i pogarda. Jezus wskazywał ludziom w swoich czasach, że potrzeba im było nawrócenia. I taka prawda nie zawsze im się podobała. Dla wielu była zbyt trudna do przyjęcia. Znacznie wygodniejsze było kłamstwo, mówiące, że wszystko jest w porządku, że nic nie trzeba zmieniać. Łatwiejsze było kłamstwo, bo ono nie wymagało żadnego wysiłku. Wydaje mi się, że dzisiaj, przez to słowo, Bóg chce, abyśmy stanęli w prawdzie, żebyśmy spojrzeli na siebie, na swoje życie i zobaczyli, że także potrzebujemy nawrócenia. Że czasem jesteśmy bardzo podobni do tamtych ludzi z czasów Jezusa. Potrzeba nam dzisiaj nawrócenia. Nawrócenia do Boga, ale i do drugiego człowieka. Wyswobodzenia się z nieprawdziwych stereotypów i łatwych uproszczeń. Z pokusy do potępiania i pogardzania kimkolwiek. Potrzeba nam nawrócenia do miłości. To jest prawda, do której wzywa nas dzisiaj Jezus Chrystus. Amen.
Dziękuję za uwagę i życzę dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.